Panie burmistrzu, w Czechowicach-Dziedzicach powstaje dużo nowych inwestycji. Czy to Park Szwajcarska Dolina, czy Park Świętej Barbary, czy Centrum Edukacji Ekologicznej. Rzuca się w oczy jedna rzecz przy tych inwestycjach. Widzimy te tabliczki, dofinansowano z środków Unii Europejskiej, przy drogach dofinansowano z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Czy finanse gminy są aż tak złe, że gmina nie potrafi czy nie może zrobić sama takich inwestycji, chociażby remontu drogi, który wydawałoby się jest tak naprawdę podstawą działalności gminy? Panie redaktorze, przepraszam, muszę zwrócić uwagę. Gmina potrafi i wielokrotnie udowodniła, że potrafi i chce. Gmina nie może. Od paru lat, niestety, samodzielne źródła finansowania, tak to określę, wynikające z nadwyżki operacyjnej, to są nasze środki, które pozwalają po zbilansowaniu kosztów z dochodami na wypracowanie nadwyżki, którą sami decydujemy, dysponujemy, na co chcemy przeznaczyć. Niestety w ostatnim czasie ta nadwyżka operacyjna znacznie została zredukowana. W najlepszych latach 15-17 milionów rocznie mieliśmy środków, które przeznaczyliśmy na inwestycje. Do tego dochodziły środki inwestycyjne, unijne. No to nam pozwalało na to, żeby realizować wiele ważnych inwestycji. Dzisiaj na ten rok nadwyżka operacyjna jest niespełna 500 000 złotych. To pokazuje skalę przewartościowań pewnych, jeśli chodzi o możliwości finansowe, znacznej redukcji środków własnych, tym samym pozyskiwanie środków zewnętrznych jest dzisiaj głównym źródłem finansowania. Nasz budżet jest budżetem dodatkowo deficytowym. Musimy się wspierać środkami z kredytów, z pożyczek, żeby finansować udział własny do tego, żeby móc skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne, które są głównym źródłem dzisiaj inwestowania. To, że jest nam bardzo ciężko, to nie jest tylko, bym powiedział, problem Czechowic-Dziedzic, ale znacznej większości wszystkich samorządów w Polsce w różnym stopniu, oczywiście różnych szczebli. Na przykładzie Czechowic-Dziedzic mogę również powiedzieć, że wprowadzone zmiany w ustawie o podatkowej czy ordynacji podatkowej, w której to zostały zmienione stawki opodatkowania, oczywiście jak najbardziej cieszymy się z tego, przyjazna polityka wobec mieszkańców i tak dalej, ale w sposób bezpośrednio swoimi skutkami, konsekwencjami dotyka właśnie samorządy. Bo głównym filarem dochodów był udział w tak zwanym podatku PIT, który płacimy my wszyscy. Z tego do gminy trafia 37%. Jeżeli suma odprowadzonych podatków jest mniejsza, no to te 37% jest mniejsze. Najlepiej możemy to zaobserwować w ostatnim czasie. Wyłączamy nocą oświetlenie uliczne. Już drugi rok z rzędu oświetlenie świąteczne jest bardzo skromne, ograniczone do minimum. W tym roku byliśmy zmuszeni zamknąć lodowisko. Oszczędzamy, gdzie tylko możemy, środki z uwagi na ich brak, a koszty realizacji zadań własnych, które ustawowo są przypisane gminom do realizacji, są coraz wyższe. I te koszty zjadają dochody, stąd ta nadwyżka operacyjna z 17 dzisiaj jest 500 000. Oczywiście trzeba powiedzieć, że dostaliśmy subwencję wyrównawczą środków, które rząd przeznaczył. Natomiast jeżeli w tym roku mamy w projekcie budżetu tego, który w grudniu 2022 roku Rada Miejska przyjęła na ten 2023 rok, mamy nadwyżkę operacyjną niespełna 500 000 złotych. W tamtym roku dostaliśmy w 2022 subwencję wyrównawczą końcem roku w trzech transzach, październik, listopad i grudzień, niespełna 7 000 000 złotych. I jeszcze rok wcześniej, czyli w 2021, dostaliśmy nieco ponad 7 000 000 złotych. Ale ta subwencja wyrównawcza, niezwykle cenna, potrzebna, bo ona nam
poprawia potem na koniec roku tę nadwyżkę operacyjną, bo ona wprost jest po stronie dochodów. Tylko różnica jest taka, że my dostajemy te pieniądze na koniec roku, a budżet planujemy zawsze końcem roku poprzedniego. Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, to nie możemy żadnych inwestycji zaplanować i realizować. Na koniec roku te pieniądze już praktycznie nie jesteśmy w stanie wykorzystać i one wracają do budżetu, można powiedzieć, czy wracają, dostajemy je i są zaksięgowane jako właśnie wzrost nadwyżki operacyjnej. I w ten sposób nasza moc sprawcza i możliwość podejmowania zadań inwestycyjnych jest znacznie ograniczona. Jeżeli porównamy to na przykładzie tych dwóch kwot, które podałem przed chwilą, to straciliśmy, można powiedzieć, w stosunku do tych dochodów z udziału w podatku PIT w tej chwili około 20 milionów rocznie. Zaraz to szerzej spróbuję wyjaśnić. Natomiast rekompensata środkami rządowymi to jest niespełna 70%, czyli 30% mamy mniej dochodów. Chcę ale powiedzieć tak. Właśnie, bo mówi Pan o tej subwencji, ale na przykład rząd dofinansowuje bardzo dużo inwestycji. Teraz na przykład będzie rewitalizacja Parku Miejskiego Lasek też dzięki środkom rządu. Mamy tutaj jeszcze inne chociażby inwestycje drogowe. Właśnie tutaj niektórzy powiedzą, że nie tylko subwencje rząd daje, ale między innymi faktycznie takie dofinansowanie jak na Park Miejski Lasek. Tak? Zgadza się, tylko proszę zauważyć. Sam Pan to powiedział. Samorząd decydował o tym, jakie drogi i tak dalej, natomiast w tej chwili pojawiają się przy inwestycjach drogowych tabliczki o dofinansowaniu środków rządowych. Oczywiście my się cieszymy, że dostajemy te pieniądze, tylko zmienia się jak gdyby tutaj konstrukcja od strony planowania wydatków inwestycyjnych w budżecie na konkretne drogi tylko są. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, my mamy powyżej 300 km dróg na terenie całej gminy. Jeżeli środki dostajemy na konkretnie kilka, no to na inne też braknie. I taka sytuacja jest, bo już nie mamy tych swoich własnych środków. Więc trzeba powiedzieć tak, że w tej chwili samorząd nie jest takim samodzielnym kreatorem zadań inwestycyjnych, tylko tak jak wcześniej środki unijne, bo one też tak praktycznie działają, że musi być jakiś projekt wpisujący się w pewne programy unijne i na to się tylko dostaje pieniądze. Podobnie z środkami rządowymi. Ogłoszone są konkursy, czy to na drogi, czy na inne inwestycje, powiedzmy z Polskiego Ładu i cieszymy się, dostaliśmy, tak Pan powiedział przed chwilą, na przykład na Park Miejski Lasek i tak dalej, ale to już są konkretnie określone cele. Więc już tej swobody na to, żeby decydować na co chcemy, nie ma. I ktoś potem stawia takie pytanie. Park kolejny pan remontuje, a droga jedna, druga, piąta wskaże nazwę niezrobiona. Ale wywołuje właśnie to frustrację, uzasadniono. No właśnie, bo na przykład mówi pan, że buduje pan, ktoś powiedział, buduje pan parki, a drogi są zaniedbane. A tutaj aż prosi się też, żeby powiedzieć o fragmencie ulicy Łukowej pomiędzy ulicą Legionów a Łukasiewicza. No tam jest i chodnik, i droga w stanie tragicznym. Ja bym jeszcze mógł, nowego parku. Panie redaktorze, ja bym jeszcze mógł wskazać wiele innych przykładów, ale świetnie, że pan to podał. Czy myśli pan, że my jesteśmy tak skrajnie nieodpowiedzialni, tak odrealnieni? Przecież ja też jeżdżę tymi samymi drogami i widzę, co się dzieje, wyobrażam sobie, co muszą mieszkańcy czuć i jak ich to bardzo irytuje. Czyli realizujemy inwestycje, Park Szwajcarska Dolina za około 8 milionów złotych, a droga może za niespełna milion, Łukowa łącząca, jak pan powiedział, Legionów i Łukasiewicza, po prostu no, stan no, fatalny. Nie można z środków przeznaczonych na park wybudować tę drogę, więc to samo dotyczy środków rządowych, które są środkami określonymi na konkretne cele w programach. To samo dotyczy środków unijnych. Była możliwość na pozyskanie wyłącznie pieniędzy na budowę nowych parków i tylko z tych pieniędzy mogliśmy skorzystać. Czyli proszę zauważyć, już włodarz gminy nie ma swobody, oczywiście przy współpracy Rady Miejskiej i tak dalej, przedstawicieli społecznych, bo przecież to są i przewodniczący zarządu osiedli, sołtysi i tak dalej, nie mamy takiej swobody kreowania pewnych działań, tylko musimy się wpisać w pewne programy. I kogoś to może irytować i ktoś to może nie rozumieć. Park
a droga fatalna. Czyli wchodzimy tutaj na już wyższy poziom w jakimś rejonie, tak, usług, a tam podstawowo, jakim jest droga związana z bezpieczeństwem, z tym, żeby nie niszczyć samochodów i tak dalej, i tak dalej. No niestety pozostawiona w takim samym stanie rzeczy. Nie, że ja nie chcę, albo po prostu nie rozumiem tych potrzeb, ignoruję potrzeby mieszkańców. Wprost przeciwnie, nad tym najbardziej ubolewam, że my po prostu nie mamy już tej samodzielności w kreowaniu właśnie rozwoju i funkcjonowania naszej gminy w wielu, wielu obszarach. Nie tylko parków, ale i transportu i szereg innych rzeczy. Więc jeżeli nasz udział w podatku PIT, bo powiedziałem wcześniej, że około 20 milionów nam ubyło, z roku na rok wzrastał, bo płaca minimalna rosła, to jest naturalne i oczywiste, średnio od dwóch, znaczy około 3 miliony, najmniej 2, maksymalnie 5, czyli około 3 milionów rok do roku taki był przyrost podatku PIT. Natomiast od Dobrze rozumiem, że w zeszłym roku gmina miała tą nadwyżkę mniejszą o 2,5 miliona złotych? Nie. Ja panu powiem, w tamtym roku, bo budżet się przygotowuje zawsze rok wcześniej, czyli w 2022 roku przyjęliśmy budżet na ten rok i nadwyżka operacyjna w tym projekcie to jest niespełna 500 tysięcy, niespełna pół miliona. Natomiast głównym źródłem dochodów był udział w podatku PIT. To się już zmieniło. Niestety, ostatni największy dochód, który był w 2019 roku, to było 56 milionów. I od 2020 roku nasz udział w podatku PIT spada prawie regularnie o 3 miliony w dół. Dzisiaj to jest 46 milionów złotych. Czyli o 10 milionów mniej mamy w budżecie udziału w podatku PIT. A jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że rok do roku był trend rosnący o 3 miliony, to gdybyśmy to wzięli już prawie czwarty rok, to powinno być drugie tyle. Czyli nie powinniśmy mieć 56, a może 67. Stąd jest około 20 milionów różnicy, że nie idziemy trendem rosnącym w górę z dochodami, tylko spadliśmy. Ratuje sytuację subwencja wyrównawcza, z czego się cieszymy, za co dziękujemy, tylko ona w sposób zasadniczy zmienia już potem profil funkcjonowania, realizowania zadań i tak dalej, bo musimy się dostosowywać do programów albo dostajemy pieniądze końcem roku, kiedy już budżet zamyka. Wróćmy jeszcze do tych dróg. Mówiliśmy o finansach, wróćmy do dróg. Takim tematem, który jest nośny, jest też, są też odtworzenia nawierzchni dróg, czy to ulica Lipowska, czy to ulica Zamkowa na Świerkowicach. Czy za naszym pośrednictwem chciałby pan powiedzieć coś mieszkańcom tej części miasta? Czy jeszcze jakoś skomentować? Chciałbym bardzo przeprosić, korzystając z tej okazji, że może więcej osób będzie to słyszeć niż tylko te osoby, które się zwracają w formie mailowej czy pisząc do mnie na Messengera. Przepraszam mieszkańców. Jeżeli są w stanie przyjąć te przeprosiny, obawiam się, że nie, bo irytacja, frustracja jest większa, a to moje słowo przepraszam im pewnie nie złagodzi tych uciążliwości. Może to, że w ostatnim czasie widać, że wreszcie troszeczkę drgnęło, tak to ostrożnie nazwę. Panie redaktorze, niestety tak poważna inwestycja jak budowa kanalizacji sanitarnej, która już powinna być co najmniej rok temu zakończona, została niestety w najtrudniejszym okresie czasu przez nas prowadzona, dotknięta problemem pandemii i potem kryzysu. I wykonawcy, przecież część inwestycji jest realizowana, nie ma problemów, drogi odtworzone. A mieliśmy niestety to nieszczęście, że nie wszyscy wykonawcy poradzili sobie z tymi problemami. Pieniądze na to są. Są środki unijne, są nasze rządowe, które dokładamy do tego. Wcześniej, jak był pierwszy etap kanalizacji sanitarnej, nie dokładaliśmy ani złotówki. Odtworzenia dróg były tylko po śladzie wykopów z pieniędzy unijnych. Żeby uniknąć sytuacji, że nie zrozumia dla mieszkańców. Część drogi albo po śladzie wykopów, albo powiedzmy 3/4 drogi jest odtworzone, pozostałe nie, bo tam już nie było kanalizacji. Więc żeby uniknąć tej sytuacji, dokładamy niemałe pieniądze w tych trudnych czasach, żeby to w jakiś sposób w całości wyremontować i odtworzyć drogi, żeby służyło mieszkańcom. Największy ból, bardzo dużo mówiłem o pieniądzach, o braku tych pieniędzy. My pieniądze na to mamy. Wykonawca się nie wywiązał w terminie, mając problemy, tak jak powiedziałem, wynikające właśnie z pandemii i z kryzysu, który też w jakiś sposób wpłynął negatywnie na prowadzenie inwestycji.
Im inwestycja jest dłużej prowadzona, tym jest bardziej kosztowna. Materiały poszły w górę. Zadanie miało być skończone w tamtym roku, nie udało się, okres zimowy, pozamykane zakłady, które wytwarzają masę asfaltową i tak dalej. No teraz dopiero wiosna ruszyła i teraz jest masa asfaltowa i starają się odtwarzać to. Bardzo ubolewam nad tym, nie miałem żadnego wpływu na to, bo przecież nie ja kieruję firmą, ja nie mam wpływu na wykonawcę. Więc ja osobiście też społecznie i spółka PIM, która buduje kanalizację, i spółka PWiK, która modernizuje wodociąg, ubolewamy nad tym, to my osobiście cierpimy i mówiąc kolokwialnie, to my obrywamy od mieszkańców jako główni winowajcy. Nie jest to właściwe, nie jest to uczciwe, chociaż w części zrozumiałe, że te emocje, które temu towarzyszą, no w ten sposób akurat każą myśleć, że najłatwiej jest obwinić burmistrza, czy winien, czy nie, czy słusznie, czy niesłusznie, ale no, to jest jakieś odreagowanie, ja to przyjmuję, chociaż nie jestem w tym przypadku winien, że tak to się stało, bo wpływu na to nie ma. Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo jest jeszcze jeden obszar, gdzie już nie było wyjścia. Firma zbankrutowała. Musieliśmy nowe postępowanie przetargowe zrobić, żeby dokończyć ulicę Stawową pod Kępie. Tu jest największy dramat. To znów zabiera cenny czas. I gdybyśmy tak zrobili w innej sytuacji, proszę wyobrazić, ostatni rok, kiedy kończy się perspektywa unijna. My musimy wykonać kanalizację, podłączać mieszkańców i rozliczyć się. Bo jeżeli gmina się nie rozliczy, dostanie karę? Nawet nie chcę mówić, jakie konsekwencje finansowe, bo w zderzeniu w tym, co mówię, w jakiej sytuacji finansowej jesteśmy, to nawet takiego scenariusza nie chcę w ogóle, wie pan, w tej chwili nakreślać. Ale realna groźba jest. Więc trzymajmy kciuki, żeby firma, która ma problemy duże, spowodowane, tak jak powiedziałem, kryzysem i wcześniej pandemią, gdzie nie było ludzi do pracy i tak dalej. No więc to się wszystko odbiło też na firmie i ona osobiście też bardzo, że tak powiem, tutaj ucierpiała finansowo. Ale jest wola ze strony firm, żeby dokończyć to zadanie, z tego się najbardziej cieszę. Kibicujmy im, bo zaczynają drogi być odtwarzane, żeby dokończyć to dzieło, żebyśmy nie utracili ani jednego euro z dotacji unijnej. Przepraszam wszystkich mieszkańców, że tak się to stało. Mamy po prostu pecha. Kryzys w tym przypadku, no niestety, utrudnił nam realizację zadania. Wcześniej pierwszy etap za dużo większe pieniądze zrealizowaliśmy w terminie bez problemu. To dowodzi na to, że umiemy i potrafimy. Wszystko zależy od tego, kto, jaki wykonawca akurat realizuje zadania i na jakie problemy i trudności trafi. W tym przypadku dwóch firm mieliśmy duży problem i mamy.